droga jest taką metaforą rozwoju naszej organizacji. Wierzymy, że przez wszystko to, co robi fundacja, dajemy dzieciom siłę. Co służy dobru dziecka? To jest nasza centralna wartość, bo jesteśmy po to, żeby chronić dzieci przed krzywdzeniem, przed przemocą, pomagać tym dzieciom, które jednak przemocy doświadczyły. Kiedy 26 lat temu zaczynaliśmy działać, o problemie przemocy wobec dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci w zasadzie się nie mówiło. Witamy w bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Ponad milion połączeń, kilkaset interwencji, wiele z nich uratowało życie dzieci. Rozbudowujemy ofertę pomocy terapeutycznej dzieciom z psychologami, pedagogami w całej Polsce. Oczywiście bardzo potrzebna jest wrażliwość, ale potrzebna jest też wiedza, kompetencje i doświadczenia. Dzieciństwo jest tym okresem, który jest fundamentalny w życiu człowieka i dlatego marzeniem wszystkich ludzi w fundacji powinno być to, że nie będziemy potrzebni, że ten świat, kiedy wszyscy dajemy dzieciom siłę, nie tylko fundacja pod tą nazwą, no jest takim marzeniem, ale bardzo w to wierzę.